odprowadzić tą panią. Przenieśli się w czasie, by poznać historię swoich rodzin. Odwiedzili ciekawe miejsca w Praszce i porozmawiali ze specjalistami, którzy zajmują się genealogią. Mowa o uczestnikach praszkowskich spotkań z historią rodziny. Idea jest taka, dotknij historii. Jeżeli dana historia dzieje się na naszych oczach i możemy ją dotknąć, na przykład posterunek graniczny, to ją dotykamy, zwiedzamy, dostajemy paszporty, a jeżeli nie można dotknąć, bo jej fizycznie nie ma, na przykład komory celnej, to mamy swoich przewodników, którzy o tej komorze celnej będą opowiadać. Przeszłość rodziny no to jest coś, co nas ukształtowało, każdy z nas, każdego z nas nasi przodkowie ukształtowali, więc myślę, że warto wiedzieć, dlaczego akurat nie Praszka, a nie jakieś inne miejscowości. Genealodzy nieraz mają ciężki orzech do zgryzienia. Na podstawie zdjęć, zapisków i opowiadanych historii docierają do faktów, o których nikt nie wiedział. Praszka jest bardzo ciekawa, o ile wiadomo, gdzie szukać i co obserwować, bo wiele z tych rzeczy no, już nie istnieje, trzeba gdzieś szukać powiązań A do B. Natomiast jeżeli już się w to człowiek zagłębi, to okazuje się nawet, że przechadzając się teraz, można znaleźć perełki, które niekoniecznie powstały rok, dwa temu, a 50-100. Podczas spaceru uczestnicy poznawali ciekawe historie rodzinne. Tym razem nie zabrakło także symbolicznego przejścia granicznego na Prośnie, gdzie grupa rekonstruktorów przepuszczała na drugą stronę szlabanu. Było tutaj miejsce graniczne. Rzeka Prosna była jedną z najdłużej obowiązujących granic w ogóle w Europie, więc faktycznie należy tutaj stwierdzić, że bardzo istotne miejsce tutaj w Praszce, no i w tych wszystkich innych miejscowościach, gdzie ta granica polsko-niemiecka była. Dzisiaj już tej granicy nie ma. Warto znać historię swojej rodziny i poszukiwać przodków. Wiedza ta może pomóc nam zrozumieć, kim jesteśmy. Każdy z nas jest po trochę swoim przodkiem, tak? Po nich odziedziczyliśmy nasz kolor oczu, włosów, ale także część charakteru, to kim jesteśmy, zawdzięczamy właśnie swoim przodkom. I warto wiedzieć, kim oni byli, co przeżywali, czym się zajmowali, jak żyli, bo to jest część po prostu nas. Spotkanie zaplanowano na 2 dni. Nie brakowało wielu atrakcji, rozmów i prelekcji. Organizatorem było Stowarzyszenie Opolscy Genealodzy oraz Muzeum w Praszce.